Być może udało ci się zauważyć, jak pozostawiony w zimnym pokoju balonik trochę się kurczy. Kolejarze zaś narzekają, że w upale szyny wydłużają się i wyginają. Rozmaite obiekty wokół nas zmieniają swoją objętość przy zmianie temperatury. Zjawisko to nazywamy rozszerzalnością cieplną. Co najciekawsze, objętość większości z tych ciał wraz ze zmianą temperatury zmienia się liniowo. Wiemy, że dom Janka oddalony jest od lotniska o 35 km. Porównaj oferty dwóch korporacji taksówkarskich, żółtej oraz zielonej, i ustal, która oferta będzie dla niego korzystniejsza, gdy będzie wracał z lotniska. Widzimy, że w pierwszym przypadku opłata startowa wynosi 9 zł, a każdy przebyty kilometr to dodatkowe 80 groszy do rachunku. W przypadku drugiej firmy opłata startowa wynosi 0 złotych, ale za każdy kilometr należy zapłacić złotówkę i 20 groszy. Zajmijmy się teraz odpowiedzią na pytanie która oferta jest dla Janka korzystniejsza. Zaczynamy od korporacji żółtej. Pierwszym, bardzo intuicyjnym sposobem jest przygotowanie odpowiedniej tabelki ale my w tym zadaniu spróbujemy posłużyć się wzorami. Niech y oznacza kwotę do zapłacenia, a x przejechane kilometry. Wzór to y równa się 0,8 razy x, bo każdy kilometr kosztuje 80 groszy, plus 9, bo zawsze na początku czeka nas opłata startowa. Po podstawieniu za x 35 otrzymamy y równa się 0,8 razy 35, Plus 9, a to równa się 37 zł. Przeanalizujemy teraz ofertę korporacji zielonej. Widzimy, że każdy przejechany kilometr kosztuje ,20 zł. 20. Zatrzymaj teraz film i spróbuj samodzielnie opisać oraz rozwiązać nasz problem za pomocą wzoru. Ponownie, niech Y oznacza kwotę do zapłacenia. A x przejechane kilometry. Nasz wzór będzie wyglądał następująco: y równa się złoty 20 razy x, bo każdy kilometr kosztuje złotówkę i 20 groszy. Nic więcej tutaj nie dodajemy, bo opłata startowa wynosi 0 złotych. Po podstawieniu za x35 otrzymamy y równa się złoty 20 razy 35. A to równa się 42 zł. Widzimy, że Jankowi bardziej opłaca się zamówić taksówkę z żółtej korporacji, mimo że posiada ona opłatę startową, której korporacja zielona nie ma. A gdyby Janek mieszkał bliżej, kiedy zamówienie taksówki z zielonej korporacji zaczyna się bardziej opłacać? Narysuj w jednym układzie współrzędnych wykresy ofert dwóch korporacji taksówkarskich. Odpowiedź na to pytanie znajdziemy, porównując wykresy cen za kilometr dla obu korporacji. W takim razie zacznijmy. Na osi poziomej na wykresie będziemy opisywać przebytą drogę w kilometrach, a na osi pionowej oznaczać kwotę na rachunku w złotówkach. Startujemy w momencie, gdy mamy przejechane 0 kilometrów. Zaczynamy od korporacji żółtej. Opłata na samym początku wynosi 9 zł. Teraz do każdego przejechanego kilometra musimy dodawać po 80 groszy. Tak wygląda nasz otrzymany wykres. W tym miejscu mamy punkt, który oznacza, że za przejechane 35 kilometrów z korporacją żółtą. Janek zapłaciłby 37 zł. Teraz wykres dla korporacji zielonej. Tym razem dla wartości 0 km mamy 0 zł. W tym przypadku do każdego kilometra dodajemy złoty 20. Zł. Ostatecznie po 35 kilometrze otrzymamy rachunek na 42 zł. Widzimy, że w tym punkcie nasze wykresy się przecinają. Jest to punkt 22,5 i 27. Oznacza to, że jeżeli Janek mieszkałby bliżej niż 22,5 km od lotniska, to bardziej opłaca mu się zamówić taksówkę od korporacji zielonej. Jeżeli natomiast mieszkałby dalej niż 22,5 km od lotniska, to rozsądne jest zamówienie taksówki korporacji żółtej. Punkt przecięcia obu tych wykresów oznacza równe koszty. Zapiszmy teraz definicję funkcji liniowej x należy do liczb rzeczywistych, w związku z tym dziedziną tej funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych. Dla tak określonej dziedziny wykresem funkcji liniowej będzie prosta. Na koniec wyznaczmy sobie jeszcze wartości współczynników a i b. W naszym zadaniu wzór dla korporacji żółtej to f od x równa się 0,8x plus 9, a dla korporacji zielonej f od x równa się 1,2x. Dla żółtej korporacji współczynnik A równa się 0,8, a B 9. Dla zielonej korporacji A równa się 1,2 a b równa się 0 ponieważ tutaj nie było żadnej opłaty startowej Jeżeli montujemy rury przez które będzie przepływała woda o różnej temperaturze to należy uwzględnić pewne zmiany w ich długości Rura poddana takim wahaniom temperatury skraca się lub wydłuża Wydłużenie lub skrócenie termiczne rury ze stali nierdzewnej Podane w milimetrach wyraża się wzorem delta L równa się 165 000 razy x razy delta T, gdzie ta liczba to współczynnik rozszerzalności cieplnej, x to długość rury podana w metrach, a delta T to zmiana pomiędzy temperaturą wody a temperaturą rury. Żeby podczas takiego montażu rur nie przeliczać za każdym razem ich możliwych skróceń lub wydłużeń, wykorzystuje się do odczytania odpowiednich wartości wykresy. Twoim zadaniem jest wykonanie wykresu zależności delta L od delta T, gdzie temperatura wody wynosi od 10 do 80 stopni Celsjusza, rurę montujemy w temperaturze 30 stopni Celsjusza i że ma ona wtedy 20 metrów długości. Zacznijmy od narysowania tabeli. Później wszystko przeniesiemy na wykres. W pierwszym rzędzie mamy zmianę temperatury delta T, a w drugim wydłużenie rury delta L. Na początku filmu powiedzieliśmy, że zmiana długości jest liniowa. Do narysowania prostej wystarczą nam więc dwa punkty. Więc rozpatrzmy sobie skrajne przypadki. Pierwsza sytuacja. Niech przez rurę przepływa woda o temperaturze 80 stopni. W takim razie różnica temperatur wynosi 80 minus 30 równa się 50 stopni Celsjusza. Teraz obliczamy już delta L. Piszemy delta L równa się 1650 tysięcznych razy 20 razy 50. A to wynosi 16,5 mm. Druga sytuacja: przez naszą rurę o temperaturze 30 stopni przepływa woda o niższej temperaturze 10 stopni. W takim wypadku różnica temperatur wynosi 10 minus 30, równa się minus 20 stopni Celsjusza, a delta L równa się. 165 tysięcznych razy 20 razy minus 20. W wyniku otrzymujemy, że delta L równa się minus 6,6 mm. Otrzymany wynik jest na minusie, co oznacza, że rura nie wydłużyła się, a skurczyła. Mając dwa punkty, możemy narysować wykres. Zmaszmy więc nasze obliczenia, nie będą nam już dłużej potrzebne. Dla różnicy temperatur wynoszącej 50 stopni Celsjusza nasza rura wydłuży się o 16,5 mm, a dla minus 20 stopni Celsjusza skurczy się o 6,6 mm. Teraz możemy już połączyć oba punkty. W ten sposób otrzymaliśmy wykres zależności wydłużenia od różnicy temperatur. Oczywiście jest to wykres proporcjonalności prostej, ponieważ przechodzi przez punkt 0,0. W tym miejscu temperatura wody jest równa temperaturze rury, więc nie zachodzi ani wydłużenie, ani skrócenie. Czy podane zależności są wzorami funkcji liniowej? Podpunkt A y równa się 3, podpunkt B x równa się 2. Najpierw podpunkt a. Narysujmy odpowiedni wykres. Widzimy, że mamy tutaj tylko jeden parametr, y. Narysujmy kilka punktów, których wartość wynosi 3. Mogą to być na przykład punkty 0, 3, 1, 3 lub -2, 3. Połączmy te punkty prostą. Jak widzisz, jest to funkcja stała. Jaka jest dziedzina tej funkcji? x należy do liczb rzeczywistych. Zatem wzór y równa się 3 przedstawia funkcję liniową. Teraz podpunkt b. Tym razem to x jest stałe i wynosi 2. Zaznaczmy kilka punktów, dla których x wynosi właśnie 2. Może to być punkt 2, 0, 2, 2, 2 1. Połączmy te punkty. Ponownie otrzymaliśmy prostą. A czy w ogóle ta zależność jest z funkcją? Wiemy, że x równy 2 zostało przyporządkowane y równemu 0. Ale zauważ, że tej samej wartości x zostały przyporządkowane również inne wartości y. Na przykład 2 lub minus 1. Jeżeli jednemu argumentowi ze zbioru x odpowiada wiele wartości y, to takie przyporządkowanie nie jest funkcją. Jak widzisz, wykresem każdej funkcji liniowej jest prosta, ale nie każda prosta jest wykresem funkcji liniowej. Wiesz już, że funkcja liniowa wyraża się wzorem y równa się a plus b. Współczynnik A nazywamy współczynnikiem kierunkowym prostej, a współczynnik B wyrazem wolnym. W następnych lekcjach dowiesz się, jak te współczynniki wpływają na położenie prostej w układzie współrzędnych. Teraz przećwiczymy odczytywanie tych współczynników ze wzorów funkcji liniowej. Mamy dane funkcje określone następującymi wzorami. Odczytaj współczynniki kierunkowe i wyrazy wolne każdej z tych funkcji. Dla funkcji F od X wartość stojąca przy X to 2, zatem współczynnik kierunkowy A wynosi 2, a wyraz wolny to 5, więc nasze B równa się 5. Dla funkcji G od X poszukiwane przez nas A. Będzie wynosić jedna druga, bo taka właśnie wartość stoi przy x, a wyraz wolny wynosi minus 8, czyli b równa się minus 8. Dla h od x określenie wartości współczynnika b nie będzie trudne, bo widzimy, że wyraz wolny wynosi 1 dziesiąta, więc tyle wynosi także b. A jaka liczba stoi przy x? x moglibyśmy zapisać także jako 1 razy x czyli wartość a dla tej funkcji to 1 a co możemy powiedzieć o funkcji i od x tutaj a to 2 a ile wynosi b skoro w tym wzorze wyraz wolny nie występuje to b w tym przypadku musi wynosić 0 pozostała nam już tylko funkcja j od x czy widzisz tutaj gdzieś x? Nie ma go. Pamiętasz, mówiliśmy już w filmie o takiej funkcji. To funkcja stała. Oznacza to, że pod a kryje się 0. Każde x razy 0 da nam 0, którego nie należy zapisywać we wzorze. W tym przypadku wyraz wolny b równa się minus 15. W dzisiejszej lekcji powiedzieliśmy sobie, jakie zależności nazywamy funkcjami liniowymi, czym są współczynniki a i b we wzorze naszej funkcji oraz że nie każda prosta jest wykresem funkcji liniowej. Obejrzyj pozostałe filmy o funkcji liniowej, a po więcej materiałów, zajrzyj na naszą stronę pistacja TV.